No, wydaje się, że Hitler mógł czuć się tu bezpiecznie. Cel naszej podróży. Schron kolejowy. Właśnie jesteśmy w Stępinie, gdzie jest schron na pociąg. Jest to jeden z obiektów kompleksu kwater głównych Hitlera, z których to Hitler miał dowodzić armią frontem wschodnim. To, co widać za moimi plecami, to jest co najwyżej fragment tej budowli, która mierzy 400 metrów długości. 400 metrów. Nie ma miejsca, z którego byłoby widać całą jego długość, bo jest bardzo kręty. Dopasowany chyba do zbocza z góry, zbocza góry, które jest po drugiej stronie. Ten obiekt, który za moimi plecami widzicie, jest tylko jednym z 7 budynków, które są w tej okolicy. Budowla ta powstała w 1941 roku i była budowana przez jedną z najważniejszych organizacji paramilitarnych w Niemczech. Najważniejszym punktem w historii tego schronu kolejowego było spotkanie Adolfa Hitlera z Benito Mussolinim 27 i 28 sierpnia 1941 roku. Następnie w 1944 roku ten schron Armia Czerwona przerobiła na szpital polowy. Późniejsza historia tego obiektu była troszkę mniej burzliwa, mniej ciekawa, bo następnie do 1960 roku obiekt ten był wynajmowany Narodowemu Bankowi Polskiemu, a do 1990 roku w tym obiekcie mieściły się pieczarkarnie. System zielonych dachów, drzewa. Widać, że mocno poznaczone duchem czasu, gdzie nigdzie połuszczone, porośnięte mchem. Schron ten był chroniony przed atakami biologiczno-chemicznymi poprzez system wentylacji oraz system śluz. Elementy wentylacji. Oprócz tego był bardzo dokładnie zamaskowany, ściśle chroniony przez wojsko. Oprócz tego jego charakterystyczny łukowaty kształt, który możemy zauważyć tutaj, chronił ten obiekt przed atakami lotniczymi, przed atakami bombowymi. Ten kąt natarcia bomby dzięki temu stożkowi na górze był znacznie mniejszy. Te bomby, wybuchając na tym bunkrze, miały się po prostu rozpadać, ześlizgiwać jakby. Dlatego jest właśnie tutaj ten kształt. Po mojej prawej stronie widać dalej ciągnący się schron kolejowy, zbudowany z żelbetu o grubości nawet do 3 metrów. 2 metry grubości ścian
ciul betonu, ciul stali. Jakie to musiało być przedsięwzięcie? Szybko postawić coś takiego. Natomiast po lewej mojej stronie widzicie pieczarkarnię, która działała w tym miejscu do 1990 roku. Wychodzi na to, że mamy otwartą jedną z pieczarkarni. Zobaczymy, jak to w tym momencie wygląda od środka. Chyba doszedłem już do końca bunkru po drugiej jego stronie. Tu też musiały być wrota wjazdowe. No nie, nie ma wrót. Tu jest tylko krata. Czyli musiał wjeżdżać i cofał. Cholerna szkoda, że dzisiaj nie da się wejść do środka. No niestety czynne jest tylko w sezonie. Do września. Osoby, które były w Wilczym Szańcu na Mazurach, na pewno zdziwi fakt, że ten oto budynek, no i kilka tych pomniejszych, które tutaj są w okolicy, ich zbudowanie kosztowało więcej niż zbudowanie Wilczego Szańca, który jest znacznie bardziej okazałym kompleksem. Tylko proszę cię, jakbyś składał ten film, żadnej jak kupy. Mówię jakieś pierdoły, to nie wrzucaj. Nie, chujowo. To wypierdolę, w pizdu to nagranie.